drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem. Nagrywamy dzisiaj w oświetleniu sztucznym, ponieważ jak wiecie zapanowała noc polarna i kiedy wracam z pracy i chcę dla Was nagrywać, to po prostu najzwyczajniej w świecie mamy już ciemność egipską za oknem. Dzisiaj chciałabym do Was tak na szybciutko porozmawiać, pogadać z Wami na temat tego, jaką nową pielęgnację dla mojej cery odkryłam w ostatnim czasie. I tak, wiem, używam jej krótko, ale zaczęła mi się sprawdzać tak naprawdę w mgnieniu oka. I uważam, że jest to rewolucja dla mojej cery i dla mojej pielęgnacji zdecydowanie. I uważam, że ma to ogromny wpływ, ta pielęgnacja, na to, jak później trzymają się również produkty z kolorówki właśnie na mojej buzi w ciągu dnia. Więc jeżeli jesteście ciekawe, jaka to nowa pielęgnacja i jakie to są produkty, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Od jakiegoś czasu miałam taką okazję, aby otrzymać kosmetyki z firmy Clinique i otrzymałam te kosmetyki właśnie z serii przeznaczonej do skóry suchej, mieszanej raczej w stronę suchej i są to na pewno już Wam znane 3 kroki z Clinique. Ja dostałam to w takiej mniejszej wersji właśnie po to, żeby sobie to przetestować, żeby zobaczyć po prostu, jak mi się to będzie sprawdzać i powiem Wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo się miło zaskoczyłam, ponieważ jak wiecie, ja ogólnie nie jestem zwolenniczką wyszukiwania jakichś drogich produktów, ja raczej jestem za tym, żeby znaleźć coś, co jest w stanie, a bardzo dobre jakościowo i bardzo nas, że tak powiem, zadowalające. A tutaj jakoś byłam tak nie do końca przekonana właśnie, czy warto będzie zainwestować po prostu w takie produkty, ale już teraz wiem, że jeżeli wypróbuję do końca, po prostu wykończę już te próbeczki, powiedzmy sobie taki zestaw testowy, to już wiem teraz, że warto naprawdę odłożyć sobie 185 zł na to, żeby po prostu w Douglasie czy w Sephorze kupić sobie te produkty, ponieważ to, co one zrobiły z moją skórą, z moją cerą w ciągu raptem tygodnia, to jest dla mnie po prostu coś niesamowitego i ja uważam, że to zasługuje na to, aby wspomnieć. I chciałabym Wam tutaj króciutko tak tylko o tym opowiedzieć, nie będę Wam pokazywała, jak wykonuję te czynności. Jeżeli będziecie miały ochotę, to zrobię dla Was filmik typu właśnie taka wieczorna czy poranna rutyna, to dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli byłybyście ciekawe. A teraz chciałabym Wam szybciutko tylko pokazać te produkty i powiedzieć o nich parę słów. Pierwszym z produktów, który przyszedł do mnie właśnie w tym testowym takim opakowaniu, to jest żel do mycia twarzy. Jest to Liquid Facial Soap Milk i to jest po prostu takie jakby mydło do mycia twarzy, ale ma to konsystencję po prostu żelu, zresztą jak widzicie w środku. I jest to bardzo delikatny produkt, ma on na celu oczyścić naszą skórę, jest to właśnie krok pierwszy z tych 3 kroków, który ma na celu oczyścić naszą skórę. Powiem Wam, że bardzo delikatnie to robi, nie macie takiego uczucia jak po peelingach, jakiegoś takiego mega, wiecie, odświeżenia skóry. Raczej jest to takie podprogowe bardziej działanie na skórę, którego za bardzo nie czujemy, ale zdecydowanie daje efekt. Ja używam tej pielęgnacji od około tygodnia i używam jej zarówno rano, jak i wieczorem. Właśnie najpierw używam tego żelu. I powiem Wam, że jeżeli macie wrażliwą cerę, macie cerę właśnie mieszaną w stronę suchej, tak jak ja, to serdecznie Wam mogę polecić, żebyście sobie wypróbowały tą metodę tych 3 kroków, bo właśnie ten żel jest bardzo delikatny, bardzo tak subtelnie to oddziaływuje na naszą skórę, a jednak naprawdę daje niesamowity efekt. Następnie, kiedy oczyścimy naszą skórę, drugim krokiem spośród 3 kroków Clinique jest złuszczanie. Jest to taki płyn, on tutaj wygląda na taki delikatnie fioletowawy, taki lila. I ten płyn nakładamy na wacik kosmetyczny i takimi delikatnymi ruchami jakby oczyszczamy, złuszczamy właśnie skórę i wiecie co, on daje takie uczucie naprawdę jakby nam się coś na tej twarzy wypalało, wiecie o co chodzi, takie uczucie takiego mega oczyszczenia, takiego pozbycia się jakby z twarzy wszystkiego, takie troszeczkę mentolowe uczucie daje nam to na skórze. No coś niesamowitego, ja osobiście uwielbiam właśnie, kiedy moja skóra w taki sposób jakby nabiera takiego mentolowego oddechu, jeżeli wiecie, co mam na myśli. No dla mnie osobiście kapitalnie i nadal nie jest to coś, co sprawia, że ta skóra nam się wysuszy, co jak wiadomo dla osób z suchą cerą, tak jak moja, no nie byłoby to raczej wskazane, aby jeszcze bardziej wysuszać. Natomiast bardzo fajne jest to, że na miejscach, które są w jakiś sposób na nich znajdują się niedoskonałości, tak jak ja na przykład miałam na czole, no to normalnie to na czole by mi tak kwitło przez tydzień, ja bym się z tym męczyła, wieczorem bym czymś to starała się uspokoić, później dawałam jakąś maskę oczyszczającą, coś tam, ale i tak mi się z tym męczyła przez tydzień. A przy tym produkcie trzymałam płatek kosmetyczny po prostu odrobinkę dłużej w tym miejscu i na drugi dzień miałam to... Po prostu miałam tą niedoskonałość, ale nie była ona wypukła, nic się w niej nie zbierało, nic się tam, wiecie, nie jątrzyło pod tą skórą. Po prostu tak jakby, nie wiem, ta skóra się oczyściła, jakoś odblokowała i ta niedoskonałość wyszła i tylko został taki ślad, który można było zakamuflować, jakoś delikatnie też nałożyć korektor i po prostu nie było tego widać. Zresztą teraz widzicie, że nie ma jakiegoś mega śladu na tym czole. Tak, i to jest właśnie krok drugi spośród trzech kroków Clinique, jest to złuszczanie. I potem, kiedy już oczyścimy tą twarz, kiedy złuszczymy, możemy sobie jeszcze nałożyć krem. I jest to krem, który się nazywa Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion. W każdym bądź razie ten ostatni krok to jest nawilżanie. I ten krem w moim odczuciu ma bardzo lekką konsystencję, nawet bym rzekła, że za lekką jak dla mnie, bo ja lubię na przykład na noc kłaść na buzię tłuste, takie treściwe kremy. Natomiast przez ten czas, jak zaczęłam używać właśnie tej pielęgnacji z Clinique, to niejako odsunęłam na bok po prostu te swoje jakby preferencje, tak można powiedzieć, i skupiłam się tylko i wyłącznie na stosowaniu tej pielęgnacji i na tym, żeby to robić właśnie tak krok po kroku, skupić się tylko i wyłącznie na tym, więc po prostu jakby pohamowałam swoją taką, wiecie, chęć nałożenia czegoś tłustego na buzię na noc i używałam tylko i wyłącznie tego kremu. No właśnie, to jest tak, że każdy ma inne odczucia, każdego cera ma inne potrzeby. Dla mnie ten krem jest na dzień super i naprawdę świetnie po prostu nadaje się pod makijaż dzienny. Bardzo fajnie nawilża skórę, bardzo fajnie wszystko się później trzyma na tej buzi, jest po prostu idealnie moim zdaniem. Natomiast tak jak mówię, na nos na przykład dla mnie on jest zbyt mało treściwy i też na stronie wizaz.pl też czytałam właśnie, że dziewczyny sobie po prostu dodają jakiś inny krem, żeby po prostu osiągnąć jakby rezultat, który je będzie zadowalał. I to jest właśnie ostatni krok z tych trzech kroków Clinique. Wszystkie te produkty są przeznaczone konkretnie dla określonego typu cery. I w Douglasach czy w Sephorach możecie spotkać 3 czy 4 na dzień dzisiejszy różne kombinacje przeznaczone do różnych typów cel. W każdym bądź razie podsumowując, dla mnie ta nowa pielęgnacja prowadziła naprawdę radykalną poprawę mojej cery, dlatego że jak wiecie lub też nie wiecie, ja w ostatnim czasie zmagałam się z mega, ale to mega suchą skórą i przypisałam to niestety, ale faktowi tego, że po prostu faktowi takiemu, że w ostatnim czasie testowałam dość sporo różnych podkładów, między innymi był to Better Skin od Maybelline, był to Revlon Colorstay i niestety muszę stwierdzić, że one wpłynęły na moją cerę bardzo wysuszająco i to jest takie moje tylko przypuszczenie, oczywiście, że te produkty przyczyniły się w jakiś sposób do tego, że ta moja cera właśnie była taka sucha i niestety później inne podkłady się zachowywały na niej bardzo źle, ponieważ się parzyły, wyglądało to no okropnie i szukałam po prostu czegoś, co odmieni moją cerę, co daje jej taki odpowiedni komfort, taki balans, jeżeli chodzi o nawilżenie. No i właśnie jak z nieba spadły mi te produkty z Clinique, więc mówię, przetestuję, jestem ciekawa, miałam już z Clinique jeden krem All About Ice Rich pod oczy, więc mówię, produkty z Clinique są spoko, być może akurat mi się sprawdzą. No i powiem Wam, nie zawiodłam się. Jestem ciekawa, jak się sprawdzą po tym, kiedy po prostu skończą mi się ta część testowa, że tak powiem. I bardzo chętnie zrobię dla Was taki filmik, który właśnie będzie podsumowaniem, kiedy zakończę po prostu tą swoją jakby kurację cery właśnie tą nową pielęgnacją. Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was tutaj nie zagadałam do śmierci. Mam nadzieję, że może okaże się dla Was ten filmik przydatny w jakiś sposób. Być może zmagałyście się z podobnym problemem jak ja. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ta kuracja, pielęgnacja jest dość spora, obciążająca cenowo. Obciążająca naszą kieszeń cenowo. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś się zmaga naprawdę z wielkim uporczywym problemem, jeżeli chodzi o cerę, to myślę, że nawet jest w stanie sobie odłożyć te pieniążki, żeby po prostu doznać tego uczucia ulgi na buzi. Dajcie mi koniecznie znać, czy miałyście któreś z tych produktów, być może nie w takim trio, ale być może pojedynczo. I koniecznie dajcie mi znać, jak te produkty Wam się sprawdziły. Jestem tego niezmiernie ciekawa. Dzisiaj już dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie łapkę do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki gadane. A dzisiaj ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko.